Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Klapki, kapcie, bambosze, papucia. Co to są laczki? Środa, godzina 20. Antropologia w kapciach. Ja jestem Jędrzej Mikulski i Weronika Wojciechowska. A z nami studiuje jest Mateusz Tamczyk i będziemy rozmawiać na temat druidyzmu. Witam serdecznie słuchaczy. Jakbyś mógł zacząć od tego, kim jesteś i dlaczego druidyzm właśnie? To długa historia. Zasadniczo nazywam się Mateusz Tomczyk, prawda, mam ksywę, jedną jest Jezus, drugą jest druid, bo w tym środowisku pogańskim raczej jest ksywa druid. Cóż, kończę studia w tym momencie i od paru lat zajmuję się prowadzeniem obrzędów druidycznych i generalnie kultywowaniem tej tradycji. My to, w sensie ja to zacząłem organizować po jakimś czasie, dość długim, po tym jak się dowiedziałem o tym, że w ogóle istnieje coś takiego jak współczesne pogaństwo, czy coś takiego. No i postanowiłem animować wydarzenia w Krakowie, no i póki co idzie mi to całkiem dobrze. A druidyzm wybrałem z racji jego tej pierwotnej esencji, która jest zawarta w druidyzmie, tych śladów jeszcze matriarchalnego społeczeństwa, między innymi. To czym w ogóle jest druidyzm? Możesz nam przybliżyć naszym słuchaczom? Czy druidyzm to jest zasadniczo wiara wielu bogów, bądź ewentualnie henoteistyczna, czyli że mamy jedno główne bóstwo i reszta takich podrzędnych, które jest bardzo ściśle i bardzo mocno związane z naturą, z czczeniem natury, z podziwianiem natury, z kontemplowaniem i tak dalej. Druidyzm kojarzy się z Celtami, tak? Z tym panoramiksem chociażby komiksowym. Jak się to ma do tego, że jesteśmy w Polsce? Tak, nie będąc potomkami Celtów. Tak. Znaczy, a propos tych, była mowa o panoramiksie, to ja robię prelekcje, ale głupie ci Rzymianie, od czasu do czasu na konwentach, czyli o Celtach i druidyzmie, natomiast czy to się nie gryzie? Moim zdaniem nie, bo Celtowie też byli na tych ziemiach. Kopce, które mamy w Krakowie, tak naprawdę stanowią duży kalendarz poceltycki. Prawdopodobnie nie były usypane przez samych Celtów, ale przez kulturę, która bardzo silnie tą celtyckość przejęła. Zresztą na terenie Polski istniało plemię Lugiów, prawda, czyli plemię, które na cześć boga Luga, i mamy w Polsce dosyć spore miasto nazywające się od boga Luga, czyli Legnicę, więc to nie jest tak, że w ogóle my jesteśmy odcięci od czegokolwiek i wymyśliliśmy sobie coś, tylko faktycznie ta tradycja tutaj gdzieś tam przebrzmiewa. Powiedz, do jakiej grupy należysz i kim jesteś w niej też? Znaczy, ja należę do Reformed Druids of Gaia, to jest taki poza USA odłam Reformed Druids of North America, które jest dużo większe. My zajmujemy się kultywowaniem druidyzmu w Europie. Kim jesteś w tej grupie? Kim jestem? Tak, okej. Jestem druidem trzeciego stopnia, czyli mam pełnię posługę kapłańską w Sabacie krakowskim. Organizuję święta, mam swój fanpage from Druids of Gaia, na który zawsze można pytać o różne rzeczy, więc natomiast ja robię za kapłana, mam kilkoro uczniów, i możliwe, że za niedługo będziemy pełnoprawnym sabatem, bo żeby był pełnoprawny sabat, musi być druid trzeciego stopnia, drugiego i pierwszego. Trzeciego jestem, druidów pierwszego stopnia mamy około 20, natomiast na drugi stopień dopiero się uczy kilka osób, ale za niedługo będą zdawać egzaminy i myślę, że im pójdzie, więc będzie wszystko dobrze. A przybliż, na czym polegają te stopnie, co to oznacza? Pierwszy stopień to jest takie bardzo wstępne dołączenie do reformy druidycznej, nie wymaga deklarowania wiary w konkretne bóstwa, oprócz tego, że czcimy naturę i uznajemy ją za dzieło boskiego stworzenia. Nie ma też wymagań takich naukowych. Na pierwszy stopień to jest takie coś w rodzaju takiego pobłogosławienia, pełne uczestnictwo i zarazem coś w rodzaju trochę diakonatu, jakby to porównywać z chrześcijaństwem. To jest drugi stopień, gdzie na drugim stopniu już trzeba przerobić dosyć sporo literatury i jest się pomocnikiem kapłana. Natomiast ja jestem na trzecim stopniu, czyli trzeci stopień to już jest stricte stopień kapłański, czyli pełnoprawna osoba, która może prowadzić obrzędy, inicjować ludzi na świętach czy poza świętami, więc tak to wygląda. wspomniałeś o bóstwach. Czy jest jakiś konkretny kanon bóstw, które wszyscy członkowie Reformed Druidson Gaia muszą wyznawać? Jak wygląda to z kwestii doktrynalnej? Nie, u nas doktryna jest bardzo luźna. Zasadniczo uznajemy, że tak jak jest w naszej liturgii powiedziane, prawda? Jak się modlimy do Belenosa, czyli do Boga Słońca, ty, który masz wiele imion, znaczy jedną twarz, którą nam okazujesz, prawda? Więc my akceptujemy to, że pewne bóstwa mogą się, możemy eklektycznie trochę do tego podchodzić, natomiast też nie wariujemy, nie ma żadnych bóstw, nie wiem, azteckich, japońskich, nie wiem, afrykańskich, tylko mamy bóstwa indoeuropejskie i trzymamy się bóstw celtyckich, słowiańskich i grecko-rzymskich. Czy któreś z nich jest wybitnie ci bliskie? Tak, dla mnie najbliższe są dwie boginie, jedna grecka, druga irlandzka, które w zasadzie sobie odpowiadają w znacznej mierze, czyli Atena jako grecka, a Brigid jako, czy w zasadzie trzy Brigid, bo to się dzieli też na trójce, trzy Brigidy, czyli boginie też związane tak jak Atena z nauką, z rzemiosłem bardziej takim naukowym, można to powiedzieć. Plus do tego bardzo czczę też Luga, no i Belenosa, czyli Boga Słońca. Wspomniałeś o druidach, którzy byli kiedyś, w dawnych czasach. Jak ten ruch się odrodził? Czy w jaki sposób przeniósł się do naszych czasów? To powstało w latach 60. w USA, przynajmniej nasz ruch. Oczywiście historia druidyzmu, nawet tego neodruidyzmu, jest dużo starsza, bo pierwsze ruchy neodruidyczne powstały w XVIII wieku jeszcze. Więc już wtedy ludzie zaczęli gromadzić się w ramach tych świąt celtyckich. Oczywiście to było dużo mniej pozbierane, bo wtedy wiedza była dużo mniejsza, nie było takich stricte wykopalisk, też nie były odpowiednio skomentowane starożytne dzieła, które traktują o wierze celtyckiej, natomiast to się powoli rozwijało. Natomiast nasz ruch, czyli reforma druidyczna, to są lata 60. w Stanach Zjednoczonych. Konkretnie wszystko zaczęło się od Carleton College, tak, w Stanach Zjednoczonych. Mówisz reformowany. Co to oznacza? Czy reforma to jest tak lekko z przymrużeniem oka, można powiedzieć. Natomiast chodzi głównie o to, że my nie uznajemy, że jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami jakiejś konkretnej religii, bo taki, w przypadku religii pogańskich takiego spadku nie ma po prostu, bo no cóż, Celtowie, czy to Celtowie, czy Słowianie zostali zasymilowani przez chrześcijaństwo. Oczywiście mnóstwo tradycji przetrwało jeszcze, nawet niektóre funkcjonują do dzisiaj, ale no już tak przesiąknięte chrześcijaństwem, dlatego no nie ma bezpośrednich, nie wiem, druidów, którzy od 2000 lat gdzieś są schowani i inicjują, tylko no, próbujemy to odbudować od nowa. W takim razie, jak wyglądają święta współczesnego ruchu druidzkiego? Czerpiecie z przeszłości, czy macie jakieś nowe święta skonstruowane? Nie, święta są dokładnie te, które odpowiadały w kole roku ogólnie religii pogańskich, czy szczególnie celtyckich. Mamy 8 świąt w roku, tak zwanym kole roku, i te święta, te 4 sabaty większe i 4 sabaty mniejsze. I te większe no to są stricte celtyckie, te mniejsze są związane z kultem słońca. Wiele ruchów nowych, które teraz powstają i szczególnie tych odwołujących się do rodzimowierstwa, pojawia się u nich dążenie do rejestracji w oficjalnym rejestrze związków wyznaniowych i kościołów w Polsce. Czy macie takie dążenia? Czy w ogóle jest to wam potrzebne? To jest odległa przyszłość, aczkolwiek mamy takie zamiary. Póki co jesteśmy na etapie zakładania stowarzyszenia oficjalnego. Zasadniczo jest opracowany statut, już było spotkanie założycielskie. Generalnie teraz będziemy szli z tym do sądu, żeby w KRS-ie nas wpisali. I tak, będziemy starali się to jakoś sformalizować, ale to jest raczej odległa przyszłość. Powiedz nam proszę, jak trafiłeś na sam druidyzm? To jest długa historia. Zaczęło się... Tak naprawdę wszystko zaczęło się jeszcze we wczesnym dzieciństwie, tylko że nie wiedziałem, co się tak naprawdę ze mną dzieje. Dopiero jak dorosłem, przeczytałem parę książek, rozszerzyłem swoją wiedzę, zacząłem się orientować, że jest to coś, co mnie prowadzi w tą stronę no, niechrześcijańską. Zresztą paradoksalnie sporo swojej filozofii pogańskiej nauczyłem się dzięki księdzu, który się mną opiekował w liceum i wprowadzał mnie w dobrej intencji, bo myślał, że może księcem zostanę albo coś, w filozofię starożytną, a się okazało, że tak się zajawiłem tą filozofią starożytną, że już odszedłem od kościoła. No i cóż, co jeszcze powiedzieć? A tak, i to się powoli rozwijało. Ja razem z początkiem studiów zacząłem szukać różnych grup rodzimowierczych pogańskich w internecie. Druidyzm mi tak najbardziej spasował, jeśli chodzi właśnie o jego charakterystyczne cechy, tą pierwotność, ten kult natury i tak dalej. I moja pierwsza mentorka znalazła mnie w ciekawy sposób, ponieważ ona na koncercie, który to nie był żaden festiwal, ani pogański, ani nie wiem, nie było tam ani żadnych wykładów o pogaństwie, nic zupełnie areligijny, zwykły koncert, podeszła do mnie i skądś wiedziała, nie znała mnie, ale skądś wiedziała, że się interesuje druidyzmem, bo ona przystanęła przede mną i powiedziała, że ty się interesujesz druidyzmem, prawda? No ja mówię, no tak. No i tak się zaczęła moja przygoda z pierwszą mentorką, a później to się powoli rozwijało. Natrafiłem na RDG, czyli nasz ruch Reformed Druids of Gaia i stąd później ewoluowałem w tą stronę pogańską coraz bardziej. Z jakich źródeł korzystacie, tworząc m.in. dogmaty czy formę rytuałów? To znaczy mam książkę, plik w PDF-ie, bo nie jest to wydane nigdzie, przynajmniej jakoś tak w ładniejszej formie. I to są tłumacze z angielskiego obrzędy, które były napisane przez członków naszego ruchu już dosyć dawno temu. Natomiast ja je trochę modyfikuję, dostrajając je jakby do tradycji słowiańskich, ale też do tego, co mnie interesuje właśnie, czyli dochodzenie do tego sedna indoeuropejskiego pogaństwa. Czyli te rytuały nie są czymś takim na zawsze napisanym i niezmiennym, tylko zmieniają się w zależności od potrzeb, w tym momencie potrzeb słowiańskiej wspólnoty druidycznej. Tak, znaczy nie nazwałbym tego słowiańską wspólnotą, znaczy dobra, my jesteśmy wszyscy Słowianami, więc faktycznie możemy mówić, że jesteśmy częściowo słowiańską grupą, ale przede wszystkim jesteśmy jednak druidami, natomiast przede wszystkim jesteśmy druidami. Wspominałeś, że druidzi zajmują się wróżbami. Czy zajmujecie się także innymi praktykami łączonymi z magią? Tak, zasadniczo korzystamy z różnych elementów czarostwa. To dosyć zależy od osoby, z czego bierze. Natomiast ja się staram, powiedzmy, nazwijmy to coś w stylu magii natury, czyli tak bazowane na starych opowieściach, bo wiadomo, że dobre zaklęcie to odwołuje się w jakiś sposób do mitologii, robione rzeczy, natomiast taka najbardziej, że tak powiem, kontrowersyjna rzecz związana z magią, którą robię, to jest tak zwane zdejmowanie chrztów, które jest robione jak ktoś chce się odciąć od kościoła i to nie jest anulowanie chrztu, bo chrzest jest jeden na całe życie, prawda, i chrześcijaninem się jest zawsze, nawet jak się zrezygnuje z tego, natomiast to zdecydowanie dużo lepiej wpływa na osobę, która chce być takim poganinem, poganinem, że tak powiem. Więc oprócz tego też różne właśnie wróżby, czy jakieś drobne zaklęcia związane z leczeniem, coś takiego. Czy to zdejmowanie chrztu łączycie tak jak niektóre współcześnie funkcjonujące grupy z otwieraniem czakry trzeciego oka, którą... Tak. To jest bardzo, bardzo duże uproszczenie, ale można tak to ująć. Czyli to właśnie otwieranie ajdżni, przepływanie, odblokowywanie przepływu energii czakralnych właściwego, nazwijmy to, tutaj stosuję terminologię hinduską, ale druidyczna nie się zachowała, więc, ale mniej więcej to samo było najprawdopodobniej. Zasadniczo przeczyszczanie energii, która płynie w człowieku, tak żeby była równomiernie rozłożona. U osób ochrzczonych często są blokady, jest to dosyć niezdrowe. Może to być pozytywne z tego powodu, że dana osoba nie będzie miała kontaktów z duchami, nie będzie się interesowała rozwojem takim duchowym za bardzo. To zależy. Rozwojem duchowym w pogaństwie, można tak to ująć. Natomiast zdjęcie chrztu dużo rzeczy ułatwia. Ostatnio spotkałam się z tym, że jest nowy ruch, jeżeli chodzi o czakry szeroko pojęte. Jest to ruch, który polega na tym, żeby je wszystkie zamknąć, rozpuścić i uwolnić pewną wewnętrzną energię. Jakbyś się do tego odniósł? Ja bym stwierdził, że to raczej jest taka nie do końca prawda, bo energia czakralna przestaje pływać, kiedy płynąć w nas, kiedy umieramy, więc nie da się jej zgasić po prostu. Można blokować poszczególne miejsca, poszczególne czakry, ale nigdy to nie jest zdrowe, więc absolutnie nikomu bym nie polecił czegoś takiego. Czyli jakby rozumiem, że odwołujecie się w takim razie, to jest właśnie przykład tego eklektyzmu, tak? Tak. Że odwołujecie się do tradycji indyjskiej, gdyż ta celtycka tak nie zachowała się. Tak, tak. Przynajmniej terminologię to stosuję, bo obrzęd, który robię, jest druidyczny, przynajmniej na ile może on taki być. Natomiast no, ta terminologia, której używam, no faktycznie jest zaczerpnięta w znacznej mierze właśnie z Indii. Współczesny druidyzm, jakie jest zapatrywanie współczesnych druidów na życie po śmierci? Bo dużo mówisz o praktyce, o rzeczywistości, ale większość religii odwołuje się w jakiś sposób do życia po śmierci. Jak to widzą druidzi? Czy jest jakiś jeden kod? Tak. Mamy... teoretycznie dwie nieco sprzeczne informacje, jeśli chodzi o życie po śmierci, w które wierzyli Celtowie. Niektórzy autorzy podają, że Celtowie wierzyli w metempsychozę, czyli przechodzenie dusz z jednego ciała do drugiego, czyli można powiedzieć to swego rodzaju reinkarnacja, a z drugiej strony, że wierzą w ten drugi świat, który po prostu jest lepszy, w którym no, wszyscy lądują po śmierci, ale to wbrew pozorom wcale się nie kłóci, bo po prostu wierzymy, że jest jakaś ilość wcieleń, przez które musimy się przedostać na ziemi, a później wracamy do naszej duchowej ojczyzny, czyli jak to Irlandczycy nazywali Tirnanok na przykład, czyli Tirnamban, do tej krainy, gdzie ludzie po śmierci mogą być szczęśliwi. Podobny system, czyli funkcjonowanie obok siebie metempsychozy i z jakichś zaświatów, istnieje w wielu różnych religiach, tak? W buddyzmie tak, na przykład się pojawia. Czy w takim razie istnieje też jakaś forma tego negatywnego zaświatu, jakiegoś piekła, gdzie trzeba odpokutować za swoje winy? Raczej nie. My uważamy, że pokutą za nasze winy są kolejne wcielenia w tym świecie. Raczej nie wierzymy w żadne piekło. Jak mowa o śmierci, to też mowa o przyszłości, niestety. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie macie plany na przyszłość jako grupa? Tak schodząc trochę do tak. Przyziemnych tematów. Chcielibyśmy założyć stowarzyszenie, chcielibyśmy ogarnąć jakiś teren, na którym moglibyśmy robić obrzędy właśnie bez problemu, że dużo osób może wejść i wszyscy się zmieszczą i nie będzie, no i zasadniczo będzie na przykład trochę zadaszony teren, żeby w razie deszczu można było się schować. No niestety tam, gdzie robimy święta, miejsca, gdzie by się schować przed deszczem jest niewiele. Chcielibyśmy założyć stowarzyszenie, chcielibyśmy zrobić konwent pogański, może już w przyszłym roku zrobimy. Konwent, czyli taki mały festiwal, na którym były prelekcje, warsztaty i tak dalej, robione przez różnych pogan, przez druidów głównie. No i chcielibyśmy założyć tak zwany ogród miejski mały, czyli teren, to jest taka idea, która niedawno się w Polsce pojawiła, że od miasta się dostaje pewien teren, tam się hoduje, tam rosną rośliny, jakieś zioła, warzywa, owoce, co kto chce i chcielibyśmy taki zielnik założyć też.